Poziom 89 to 90 poziom bakrumów. Został odkryty przez wędrowca, który zapuścił się w głąb poziomu 11 i wszedł przez bramę do wiśniowego gaju. Opis. Poziom ten ma formę lodziarni z lat 40. ubiegłego wieku. Przybawiający tu wędrowiec z przypadków pojawi się przy wejściu do lodziarni z tabliczką na drzwiach wejściowych z napisem A Taste of Home Establishment 1938. Wygląd zewnętrzny Taste of Home jest nieskazitelny, bez śladów uszkodzeń czy wad. Ściany mają kolor różowego, stonowanego różu, a dach jest kremowo-beżowy. Pole wokół budynku częścią zdobą kwiaty, od róż przez astry po białe lilie. Na zewnątrz unosi się delikatny zapach dymu, babeczek i krwi. Salon otoczony jest drzwiami wiśni Cornelius, które prawdopodobnie ciągną się w nieskończoność. Próby oddalenia się i przejścia przez drzewa wstecznie sprowadzą wędrowca z powrotem do budynku. W związku z tym nie ma punktu wyjścia z poziomu 89 przez nieskończony gaj. Po wejściu do środka stajemy powitani przez bezimienne wycinanki gałek lodów. Po raz kolejny wnętrze jest tak czyste i skazitelne jak na zewnątrz, jednak w przeciwieństwie do zewnątrz ściany są ciemno-niebiesko-szare. Wieszaki na płaszczy można znaleźć po wejściowych, kilka z nich jest zajętych przez kilka czarnych kurtek. Na ścianach wiszą plakaty wypełnione propagandą fanwar, w których nieistniejący już party próbowali przekonać odkrywców, do przyłączenia się do ich strony w walce z partygoersami. Z tego powodu uważa się, że ten poziom był miejscem schronienia przed ich wyginięciem. Wnętrze salonu jest przestronne, samitne siedzenia i stoły są bardzo liczne, wystarczająco dużo miejsca na tworzenie małych placówek i społeczności. Wewnątrz siedzeń znajdują się przegródki, w których można znaleźć butelki z wodą migdałową, bliźniacze palce, a czasami także klucze poziomu. Od czasu do czasu na ladzie można znaleźć przywoływacze. Wędrowcom zaleca się ich ignorowanie lub niszczenie. Przednia lada jest również bezpieczna. Zamrażarka z lodami jest wypełniona różnymi lodami, które można bezpiecznie spożywać. Potwierdzono, że wszystkie polewy są świeże i jadalne, a po skończeniu są uzupełnione do końca tygodnia. Na ladę można wchodzić i korzystać z niej, o ile nie jest nadużywana lub ukrywana przed innymi. Używa się w ten sposób, że partypuperzy mogli przynosić jedzenie innym partypuperom i wędrowcom na poziomie 52. Obok przedniej lady znajduje się pomieszczenie tylko dla pracowników z balonem przywiązanym do klamki drzwi. Lite są silne, za zablokowane i strzeżone przez jedną ze społeczności poziomu 89, ponieważ wierzą, że to wejście było używane jako transport przez imprezowiczów, zanim imprezowicze zerwali z nimi więzi. Wszelkie próby wejścia do pokoju okażą się daremne. W salonie znajdą się też tylne drzwi, które zawsze prowadzą na poziom 11 lub poziom 6.1. To wejście jest często używane przez Sweet Station, aby uzyskać dostęp do dodatkowych zapasów przekąsek, których nie ma na poziomie. Dostęp tego wejścia można uzyskać tylko wtedy, gdy jest się wolontariuszem na wycieczkach z grupą MEG lub członkami Sweet Station. Podmioty: Od czasu do czasu w salonie mogą pojawić się dorosłe dziecięce pustotwarze, będą one miały takie same efekty jak istoty na poziomie 11. Będą czekać przed ladą, a ktoś podejdzie, by przyjąć ich zamówienie. Nie wiadomo skąd pochodzą przed wejściem. Jeśli ktoś nie jest w stanie zrozumieć rozkazów bezwdzięcznych, zaleca się pozostawienie bytu w spokoju. Jeśli zostaną zaangażowane w fizyczną walkę, powrócą do swojego domyślnego stanu i zaatakują. Poza nimi, ewokatorzy i inni wędrowcy są jedynymi bytami, które zajmują ten poziom. Bazy, placówki i społeczności. Sweet Station. Pierwsza społeczność utworzona na tym poziomie składająca się z pięciu dorosłych i trojga dzieci. Grupa ta jest otwarta na handel i w razie potrzeby odpowie na wszelkie pytania. Tylko jeden lub dwóch członków tej grupy ma tendencję do wyruszenia na poszukiwanie dodatkowych zapasów, których poziom nie posiada. Pilnie strzegą pokoju tylko dla pracowników. Jeśli nie będą w stanie zablokować pokoju, przekażą tę rolę członkom bazy Cone Campers. MEG AK Major Explorer Group Baza Cone Campers Zespół ten został stworzony, aby mieć oko na pokój tylko dla pracowników i przesłuchiwać wędrowców, którzy pochodzą z potencjalnie niebezpiecznych poziomów. Są blisko związani z mieszkańcami Sweet Station. Grupa składa się z 10 osób i chętnie przyjmie ochotników. Są otwarci na handel i odpowiedzą na wszelkie pytania: wejścia i wyjścia. Wejścia: wejście przez bramę w gaju wiśniowym w głębi poziomu 11 prowadzi tutaj. Wyobrażenie sobie lodziarni na poziomie 18 doprowadzi się również tutaj. Znalezienie i przejście przez różowe drzwi na poziomie 6.1 doprowadzi wędrowca do tego poziomu. Znalezienie kasy z lodami narysowanymi na tablicy na poziomie 52 doprowadzi gracza do tego poziomu. Wyjścia: No w drzewo wiśni na zewnątrz salonu zaprowadzi odkrywcę na poziom 12.1. Wyjście tylnymi drzwiami zaprowadzi wędrowca na poziom 11 albo poziom 6.1. Kończenie wszystkich trzech stanów, trzymając w ręku przywołanie, doprowadzi wędrowca z powrotem na poziom 18. No, klip poprzez dotknięcie plakatu z planem Lekcji Wicem w liceum, pobliżu lady przyniesie wędrowcę na poziom 52. Uważa się, że wejście do pokoju tylko dla pracowników przyniesie wędrowca na poziom zabawa, ale ze względu na to, że drzwi są cały czas szerzone i zostało to udowodnione. I cóż, to było na tyle. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie znak komentarzy, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. Na innej żegnam i do zobaczenia. Na razie.